Mateusz Żygę za dogrywka. Trochę inny termin, dlatego że przyzwyczailiśmy do tego, że zawsze publikacje w czwartek, ale też wyjątkowy gość, długo nie widziany, Witold Bańka, więc szef Światowej Agencji Antydopingowej. Dzień tak dobry. Serdecznie. Chciałem się zapytać, czy ma pan fajną e, żonę? No i też, czy żona musi być twarda? No zdecydowanie tak. Zapewne pyta pan o filmik z, z moim synem, który. No, rekordy popularności ma teraz w internecie, i mój syn tak zdecydowanie twierdzi, że żona musi być fajna i twarda. Tak, Ja mam i fajną, i twardą żonę. Ale czasami pewnie jakoś. Musi rodzic... być twarda, skoro wytrzymuje ze mną i mój tryb życia i to jest wszystkie moje aktywności. A to jest efekt twardych rozmów, jak ojciec z synem, że po prostu takie wartości, czy po prostu jakby to pokazuje, jak dzieci czasami nas mogą zaskoczyć, no bo też wiral ale niesamowity w internecie wtedy a propos tego no, filmu. No mój syn zaskakuje mnie permanentnie, prawda, różnego rodzaju tego typu tekstami, i... ale ma takie, ma takie Chwilę, że on lubi się pozwierzać, lubi e, mimo swoich prawie pięciu lat, za chwilę będzie miał piąte urodziny, to, to tak, mamy, mamy dużo takich wspólnych przemyśleń. No to fajna więź pomiędzy. Tatom, a synem. Jest ja ty... mam trójkę dzieci, także, aczkolwiek ten najmłodszy jest taki najbardziej, powiedziałbym sobie, kreatywny, jeśli chodzi o różnego rodzaju wygłaszanie opinii. A widzi pan w nim przyszłego sportowca na przykład? No, jest zawzięty. Jest zawzięty, lubi biegać. Mój młodszy syn, bardziej piłka nożna, jest wielkim fanem. Mój średni syn, przepraszam, Legii Warszawa a y, najmłodszy, ten bohater tego filmiku y, z Facebooka, to, y, no to zdecydowanie bieganie. Jak nagrywaliśmy taką krótką zapowiedź przed rozpoczęciem rozmowy, no to mówię długo niewidziane w polskich mediach i tak sobie pomyślałem, czy jakiś stresik jest? Nie, nie, bo ja dużo podróżuję, więc ja mam kontakty z dziennikarzami właściwie na, na całym świecie przy okazji różnego rodzaju wizyt, spotkań bilateralnych, konferencji. Zawsze są dziennikarze sportowi, którzy, którzy gdzieś tam proszą o jakąś wypowiedź i to, że długo mnie w Polsce nie było w polskich mediach wynika też z tego, że jestem po prostu zajęty. To już zupełnie inna, inne obowiązki, inna sfera, sfera działania, a też staram się fokusować na swojej pracy, a nie na odwiedzaniu mediów. Też informacja sprzed kilku miesięcy, że będzie mógł pan ubiegać się o trzecią kadencję, dlatego że taka decyzja zapadła. Do tej pory miało to się wszystko skończyć, czyli ta przygoda w 2025 roku. No, nie muszę chyba pytać, czy rozważa pan w ogóle przedłużenie tej kadencji? Znaczy i... jeszcze nie podjąłem decyzji, tak, bo jeszcze trochę czasu jest, aczkolwiek yy, tak, yy, zostały podjęte... To był jeden z, EFE, z jeden z elementów zmian w ogóle całego zarządzania Światową Agencją antydopigową, gdyż dotychczas członkowie naszego Komitetu Wykonawczego i Zarządu mogli być trzy kadencje, trzy lata, czyli 9 lat, a prezydent agencji mógł być sześć lat i ta inicjatywa wyszła ze strony członków, przedstawicieli mkol i rządów yy, żeby to wy, wypadałoby to zharmonizować. Dlaczego my możemy być 9 lat prezydent tylko sześci? I zostało to właściwie praktycznie jednomyślnie zaakceptowane. Stąd też w 2025 roku, jeśli zdecyduję się kandydować, to będzie normalny proces wyborczy, będę mógł ubiegać się kolejne trzy lata, czyli suma sumarum byłoby to 9 lat. No i byłbym wtedy najdłużej urzędującym prezydentem Łada w historii. A chciałby pan, bo z drugiej strony 9 lat. No to jest jednak szmat czasu, tak? Ale muszę powiedzieć, że jestem wciąż pełen energii i to, co, to, czym się zajmuję, daje mi dużo satysfakcji, mimo tego, że to też wszystko jest bardzo duże obciążenie, duża odpowiedzialność na, na, na moich ramionach, ale, ale ta praca daje mi dużo satysfakcji i, i, i na dzisiaj na pewno będę chciał ją kontynuować. Bawi pana temat dopingu? To nie jest kwestia bawienia, to jest kwestia tego, że ten temat i to, czym Łada się zajmuje, jest naprawdę unikalny. Ja to zawsze lubię powtarzać w rozmowach, w wywiadach też szczególnie z dziennikarzami, jak unikalny z antydoping w skali światowej. No proszę sobie wyobrazić sytuację, w której, nie wiem, prawo cywilne czy prawo karne administracyjne jest zharmonizowane choćby dla dwóch, trzech państw. Jest to niemożliwe kulturowo, politycznie. A my w antydopingu mamy prawo czy kodeks antydopingowy, który dotyczy prawie 200 państw, zharmonizowane reguły, procedury, standardy i tak dalej i tak dalej. To jest coś unikalnego w skali świata i to każdy prawnik, który który się tym zajmuje, panu powie, że to jest wyjątkowość antydopingu. To jest wielki sukces. Łada została założona w 1999 roku, między innymi po wielkim skandalu Festiny. Pamiętamy doping w kolarstwie. Postanowiono, postanowiono coś zmienić, gdyż wcześniej reguły antydopingowe były różne w różnych dyscyplinach sportu, w różnych krajach. W jednym kraju można było być skazanym za doping za jakąś substancję, w drugim nie. Więc to wszystko wymagało takiego game changera, zmiany wielkiej i, i tym, się, tym się to decyzje zostały podjęte. Dzisiaj antydoping jest w absolutnie kosmicznym miejscu, jeśli porówna do tego, jak to było 20-25 lat temu i nawet 10, 10 lat temu czy 5 lat temu. To jest tak, że my dzisiaj naprawdę y, y, zajmujemy się no, bardzo, bardzo szeroko polityką antydopingową, dotykając śledztw, dotykając nauki, dotykając naprawdę skomplikowanego systemu prawnego. Pytam do tego, czy Pana bawi doping, bo mam wrażenie, że być może część ludzi, część odbiorców przez pewną narrację może pomyśleć sobie, że doping to nic złego, że przecież wypuczę się po 72 godzinach. I chciałbym zapytać, czy na przykład wariograf to jest jedna z metod wykrywania tego, czy ktoś jest przyłapany na... Nie. Nie, no, wariograf wariograf nie jest brany pod uwagę przy, przy... Oczywiście jako dowód może być przedstawiany, ale dotychczas nie, nie było to jakby dowód wiążący. Wystarczy porozmawiać z przedstawicielami służb różnego rodzaju, którzy powiedzą panu, że można... Potrafią sobie radzić z wariografem, o, powiem tak, de delikatnie rzecz biorąc. Więc, więc nie jest to dzisiaj dowód, który może spowodować, że ktoś... Eee, będzie uniewinniony, ponieważ gra wskazał, że nie kłama. Mamy dzisiaj bardzo dużo tematów do poruszenia, o tym, jak zmieniła się Łada, o tym, co przed Wami, bo też wiemy, że za rok Igrzysk Olimpijski, ale chcę też odhaczyć pewien temat. Dlaczego tak długo Pan milczał w temacie Roberta Karasia? Milczał, bo mam nadzieję, że będziemy mogli sobie parę zdań na ten temat powiedzieć. Ja powiem tak, Światowa Agencja Antydopingowa, wprowadzając się w ten temat, nam podlega około 700 sygnatariuszy kodeksu. W tym 200 państw. Każda szanująca się federacja sportowa, jakby funkcjonująca w obszarze sportu, podlega regułom łady. To jest właśnie ta unikalność tego systemu, o którym mówiłem. Ta sytuacja, ten pan reprezentował jakąś tam, powiedzmy sobie, federację, freak federację sportową, organizującą zawody sportowe. Oni nie są nawet sygnariuszami kodeksu. Oni nie podlegają jurysdykcji Światowej Agencji Antydopingowej. Oni sobie przyjęli w uchwale, że oni chcą przestrzegać regułada i tak dalej, i tak dalej, tych wszystkich naszych standardów i statutów, ale oni nam formalnie rzecz biorąc nie podlegają. Nie ma tam je, naszej jurysdykcji, to jest jakaś tam prywatna organizacja, która sobie organizuje jakieś tam zawody. Więc yy, też uznałem, że wypowiadanie się w temacie tego pana, tego konkretnego przypadku jako szef Światowej Agencji Antydopingowej no, też nie ma większego sensu, no bo dla nas to nie jest jakby, ta organizacja nie jest wielkim partnerem i, i, i można to w kategorii średnio poważne ważnych traktować, że wie pan. Ja rozumiem, nie, nie bo robiłem. ja otrzymałem, to jest jakby zasadne pytanie z pana strony, no bo przecież jedyny pozytyw, który ja tak naprawdę ja widzę z tej całej sytuacji, paradoksalnie, że przez kilka dni w Polsce y, ludzie skoncentrowali się na wartościach, na dopingu, na antydopingu, jak warto bronić tego pięknej, idei czystego sportu I, i, i to był cały ten pozytyw w całej tej sytuacji, natomiast wypowiadanie się z mojej strony, czy komentowanie zachowania, kultury osobistej, czy nie wiem, argumentacji tego pana jakby nie miało jak większego sensu, no bo nieskromnie rzecz biorąc, jestem szefem Światowej Agencji Antydopingowej i muszę brać to pod uwagę, że przecież no, ten obszar działania, który, który podlega naszej jurysdykcji jest potężny, ogromny, no i jeden przypadek jak freak sportowca, nie wiem, jakieś freak federacji, no to przecież średnio mnie ja się w tym temacie wypowiadał. No ale jest pan byłym lekkoatletą, też przypomnijmy Osaka 2007 rok, czyli Mistrzostwa Świata, gdy sięgnął pan po brązowy medal. E, jeszcze też później o Mistrzostwach Świata, tych, które się za, m, zakończyły niedawno, chwilę porozmawiamy. Natomiast to ja zapytam, czy do momentu wpadki robiły na pana wrażenie sukcesy Roberta Karasia, a jak pan to odbiera teraz, bo czy pan jest zniesmaczony, zbulwersowany, wściekły, bo zrobiono trochę taką, to jest moja prywatna opinia, ale też posłużę się cytatem na przykład Roberta Korzeniowskiego, naszego czterokrotnego mistrza olimpijskiego, który tutaj był w tym studiu i powiedział, że Robertowi Karasiowi wydaje się, że uczestniczy w jakimś Cyrku, że może w taki sposób też trochę bawić ludzi. Nie róbmy z tematu dopingu, bo ja chcę całkiem serio porozmawiać na ten temat i też posłużymy się innymi e, przykładami. Między innymi w Lozanie będzie e, niedługo bardzo ważna e, sprawa, bardzo ważna, e, wa, ważne posiedzenie, dochodzenie i, e, i też o tym porozmawiamy. Natomiast nie chcę, żeby młodzież, dzieci myślały o tym, że doping to jest właściwie nic złego i można potem walczyć w klatce na I w tym I w tym kontekście to, co Pan mówi, to o tym warto rozmawiać, bo jakby troszeczkę rozgraniczyć niszczyć przypadek tego, tego pana, bo ja nie chcę komentować jego zachowania, kultury, bo wie pan... Jasne stanowisko, potrzebuję od pana w tym z, temacie. Nie ma zgody w ogóle na jakąkolwiek jakiekolwiek relatywizowanie m, brania substancji doping, dopingujących przez, przez sportowca. Sport powinien być czysty i tylko taki sport, na, na takim sporcie możemy budować wartości, tak? Uczyć młodzież i e, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że gdzieś w pewnym momencie zaczniemy bagatelizować branie e, środków dopingujących, no bo to jest przymykanie oko na, na łamanie reguł, na jakiekolwiek... Na no niszczenie po prostu idei czystego sportu. To jest troszeczkę tak. Ci wszyscy, którzy relatywizują, to mówią: A, próbujemy usprawiedliwiać. To, to, to jest można. Po posłużyć się tym przypadkiem, jak nie wiem, staramy się usprawiedliwiać, że ktoś wsiadł po, po, po alkoholu do, do samochodu, prowadził tak samochód. On próbuje i... trochę wytłumaczyć? I... Nie, nie, ja mówię, że w kontekście, że pan, tłumaczenie, tłumaczenie kogoś, że, że, czy, czy ta rzesza różnych osób, które próbują przymykać oko na doping, mówiąc o, bo gdzieś tam, może to było zasadnione i tak dalej, no to jest właśnie, ta, to to są mniej więcej tacy ludzie, którzy też mówią, ojej, jak ktoś wsiadł po alkoholu do samochodu, no zastrasował się chłopak, no musiał się napić, żeby się wyluzować. No to jest absurdalne, tak? Więc więc z naszej perspektywy, ja myślę, że to, to jakby nie, nie będzie żadną niespodzianką, że no my stoimy jako agencja. Na straży czystego sportu, na straży wartości. To, co jest przyszłością antydopingu w sporcie, to jest edukacja, to jest edukowanie młodych ludzi. I Łada też się na tym bardzo mocno koncentruje, żeby pokazywać y, y, zgubne skutki stosowania środków dopingujących, żeby mówić o wartościach, żeby przybliżać procedury sportowcom antydopingowe, żeby ten nasz trudny też system antydopingowy troszeczkę ułatwiać y, ludziom wiedzę o tym i tłumaczyć krok po kroku, dlaczego nie możemy pozwolić na... Na to zło w sporcie, na, na stosowanie dopingu, ale dlaczego to też jest nie tylko kwestia wartości, ale kwestia zdrowia? Przecież, jak się spojrzy na, na, na listę substancji zakazanych, wiele z tych substancji, które są stosowane przez, przez tych, którzy oszukują w sporcie, to są substancje, które są, mają zgubne skutki dla zdrowia człowieka w, w, w dalszej perspektywie czasowej. W krótkim. W krótkim czasie mogą pomóc, zbudować y, jakąś tam kondycję, czy wzmocnić, ale z drugiej strony y, w dalszej perspektywie są na pewno zgubne. Rzesza celebrytów też okazała wsparcie y, tej postaci, y, choć właściwie o postaci to teraz trudno mówić, bo, y, bo wiemy, y, jak normalni ludzie, którzy walczą właśnie o to, żeby ta idea fair play przeświecała, spoglądają na to, co się wydarzyło. Natomiast y, nie zdziwiła Pana reakcja, że jest tyle ludzi, które gdzieś pocieszają, tak jak gdyby to był jakiś występek, malutkie przebije. Zasmuciło, ale A... też nie, 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 nie zdziwiła, bo niestety no, świat nie jest prosty i, i ludzie w wielu sprawach po prostu yy, yy, przymykają oko na, na niewłaściwe zachowania, próbują gdzieś tam relatywizować, więc jak generalnie nie byłem zszokowany. Mnie to bardziej zasmuciło i to, co powiedziałem, jedyna, jedyna pozytywna z tego, tak naprawdę, z tej całej sytuacji, tej burzy medialnej, która wybuchła, pozytywny rezultat jest. Taki, że spora rzesza sportowców, dziennikarzy, przedstawicieli różnego rodzaju innych grup czy, czy środowisk wypowiedziała się bardzo twardo tak? I, i to w jakiś sposób zaczęło może to pomóc budować pewną świadomość tak? o tym, że, że no nie ma zgody na, na, na doping w sporcie i, i każde, każde takie relatywizowanie tego rodzaju zachowania jest po prostu złe i tutaj nie ma albo w lewo, albo w prawo. Jeśli, jeśli jesteśmy za, tym, żeby, za wartościami w sporcie, za uczciwością w sporcie, no to tutaj nie ma przymykania, w tym momencie wystarczy tylko wyjść powiedzieć, przepraszam, i, i, i przyznać się do popełnionego błędu. Dwie rzeczy mnie interesują w tym temacie. Pierwsza, to jak pan odczytywał te wytłumaczenia, nie były trochę absurdalne. Nie pan ja to też, proszę mi wierzyć, ja też tego nie śledziłem tak bardzo. Ja też byłem. Nie przeżywał pan za... tego? Nie, nie przeżywałem tego. Ja, ja śledziłem mniej więcej, oczywiście znałem sprawę, no bo to też trudno, żeby, żebym nie wiedział o tym, ale ja, no, nie, nie, nie wchodziłem, nie słuchałem różnego rodzaju wywiadów czy, czy, czy stanowisk. Nie, 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 nie chłonąłem tego fragmentami, fragmenty akurat przesłano mi fragmenty wywiadu tego pana, no to po kilku minutach by włączyłem, no bo też nie ma, nie ma sensu się koncentrować i słuchać, słuchać tego rodzaju wytłumaczeń absurdalnych kompletnie. Czy powinien zostać wykluczony z takiego szeroko pojętego sportu? Bo, powiem dlaczego, bo na przykład ta organizacja freakfightowa, do której on należy, nie przeprowadza testów antydopingowych. Z drugiej strony na tym zarabia się bardzo duże pieniądze. Ktoś też wierzy w to, że ktoś naprawdę jest czysty i ma czyste podejście czy do przygotowań, czy też do rywala. Natomiast no, padały takie, takie teksty, że on ma w poważaniu to, czy ktoś przeciwko niemu stosował doping. E, też... Na to nie mamy wpływu. Ktoś sobie zrobił biznes, ktoś tam próbuje bić rekordy na tej zasadzie. Wie pan, gdyby to był reprezentant Międzynarodowej Federacji Triathlonu, dyscypliny olimpijskiej, która podlega jurysdykcji i naszym, naszym regułom, to też z mojej strony zapewne mógłby pan liczyć na bardzo szybki komentarz. Choć ja, ja, ja powiem dlaczego ja też staram się nie komentować Komentować poszczególnych przypadków, dopóki dopóty on nie, nie zostaną podjęte decyzje dyscyplinarne wobec poszczególnych zawodników, dlatego że procedura jest często taka, że od decyzji dyscyplinarnych, poszczególnych paneli dyscyplinarnych podających decyzje no, dotyczące sankcji zawodnika, przysługuje odwołanie do Trybunału Arbitrażowego w Lozanie. Jeśli my jako Łada nie zgadzamy się z pewnymi decyzjami, my się odwołujemy, tak? mamy, mamy prawo powiedzieć nie, to jest zła decyzja i. Kas wtedy decyduje. Więc to są często batalie prawne i każde stanowisko szefa łady, które może naprowadzać pewnie, czy, czy może jakoś prezentować swoje poglądy, może zostać wykorzystane przeciwko w, w, danym, w danym procesie, w, w ostatecznej tej jakby instancji decyzyjnej. Tak? Stąd też to nie wynika z mojej strony, że, że ja, pan, to też średnio poważne, gdyby, gdybyśmy jako łada, gdzie mamy przecież setki przypadków. Zawodników przyłapanych na stosowanie środków dopingujących w różnych częściach świata, żeby każdy ten przypadek omawiał, czy próbował, czy nawet miał wiedzę odnośnie tam procedur, czy jak ta konkretna sytuacja wyglądała. To idąc dalej, tylko zamykając ten temat, a wiemy, co zrobił dobrego, bo rzeczywiście o doping... my też rozmawiamy dzisiaj o dopingu i też powiemy o tym sobie szeroko. A co zrobił złego? W sensie ten pan? Tak. Znaczy, wie pan, no, no, sam fakt w ogóle substancji, stosowania substancji y, zakazanej jest, jest jakby złamaniem reguł. No, to jest jakby coś absolutnie fundamentalnego i, i to, w jaki sposób też zostało to później tłumaczone, no to myślę, że nie jest warte szerszego komentarza. Ja panu powiem tak z, moj, z mojego punktu widzenia, takich wartości, tego, jak ja w życiu postrzegam sport, no to to naprawdę się komentuje samo, więc tutaj nie, ma, nie, nie, jest, jest, nie, nie jest konieczne, żeby jeszcze zgłębiać ten wątek i analizować od strony takiej, powiedzmy sobie, psychologicznej, dlaczego ten pan się tak, a inaczej zachował. Ja nie mam zielonego pojęcia, tego pana nie znam. I szczerze, proszę mi wierzyć, ja nie specjalnie śledzę, nie śledziłem jego osiągnięcia, bo to nie jest dyscyplina, która, która jakby przyciąga moją uwagę. No to jest jakieś tam bicie rekordów, przekraczanie barier. Gdyby to był triatlonista startujący w olimpijskim triatlonie, czy... czy to, to pewnie tak. No, akurat lubię obserwować, natomiast no, no tutaj to, no proszę wierzyć, z całym szacunkiem, jakby nie przyciągał ten pan nadmi nadmiernej mojej uwagi. Wielu lekkoatletów wyraziło, nie tylko w moich rozmowach, ale też w różnych innych mediach, mi gdzieś tak zostały słowa Moniki Perek, i wciąż dźwięczą tutaj w uszach. Chciałem zapytać, czy w ogóle obecny system jakby karania zawodników, którzy zostali przyłapani na dopingu jest w porządku? Czy wymaga e, może popracowania nad tym, żeby te kary były bardziej dotkliwe? Oczywiście można być zdyskwalifikowanym e, na przykład na 4 lata, ale z drugiej strony Monika Perek powiedziała, oczywiście to nie wprost, ale tak, żeby się zastanowić. Być może, żeby inni nie chcieli Naginać prawa, kombinować, żeby nie zostać przyłapanym na oszustwie, też tutaj m, poszerzyć ten, ten wachlarz tych kar, chociażby o e, możliwość ukarania kogoś więzieniem, a więc pozbawieniem wolności. Dwie rzeczy. Dzisiaj, według polskiego prawa, karą ograniczenia bądź pozbawienia wolności do lat trzech. Jest takie prawo, jest podawanie środków zakazanych dopingujących osobom małoletnim i sportowcom bez ich wiedzy. Także już mamy w polskim prawie tego rodzaju rozwiązania, ale także handl handlowanie środkami dopingującymi. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że oczywiście Łada i, i, i cały system anty antydopingowy, my odpowiadamy za decyzje dyscyplinarne, czyli my wykluczamy ze środowiska sportowego. No nie mamy jurysdykcji nad poszczególnymi państwami, że Łada może decydować, się, że za to powinno się pójść do więzienia, więc to jest jakby absolutnie nie nasz temat światowy. Agencji Antydopingowej. Aczkolwiek my zachęcamy rządy poszczególnych państw do tego, żeby prawo było jak najbardziej, jak najbardziej zaostrzone. I są państwa, które mają kryminalizację, tak, czyli czy można pójść do więzienia za stosowanie środków dopingujących, nie tylko jak u nas za podawanie tych środków bez wiedzy zawodnika bądź osobom małoletnim bądź handel tymi środkami. Natomiast tutaj tu trzeba być bardzo wrażliwym też, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby kogoś nie skrzywdzić, bo przecież jeden przypadek różni się od drugiego. Czym innym jest stosowanie sterydów anabolicznych w sposób absolutnie ordynarny, z pełną wiedzą, premedytacją, a czym innym jest, i mamy takie przypadki, gdzie ktoś zastosował środki dopingujące z braku wiedzy, Kamilawa, z głupoty. A Kamiła Wał, no jest, jest w takim przypadkiem, bo do tego, wzięła, do, do wrócimy, tego, tak? Do tego zaraz wrócimy. I Czy, czy dojdziemy. Czy też na przykład tak zwane zanieczyszczenie mięsa, meat contamination. Mieliśmy przypadki e, udowodnione sportowców, którzy gdzieś tam w południowej Afryce zjedli, zjedli steka, w którym była substancja zakazana, gdzieś tam to, to mięso w jakiś sposób pompowane, nie chcę wchodzić w szczegóły, i udowodnili tym samym swoją, swoją niewinność i faktycznie takie tego rodzaju przypadki były. Zanieczyszczone odżywki, czyli niefrasobliwość, głupota czasami zawodników. Więc z tym sadzaniem do więzienia za obecność środka dopingującego w organizmie, to na pierwszy rzut oka czasami może brzmi tak, ktoś złamał, oszukał, powinien ponieść konsekwencje. Ale z tym trzeba być bardzo ostrożny, bo może naprawdę kogoś zniszczyć życie, skrzywdzić. Więc ja nie jestem też takim zwolennikiem takiego aż zaostrzenia prawa, żeby, 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 żeby nie wiem, za zastosowanie środków dopingujących. Za wszelkiego rodzaju wsadzać do więzienia, ale dopuszczać? Ale, ale tak jak powiedziałem, nie jesteśmy też przeciwni temu jako Łada, żeby, żeby, żeby w prawie poszczególnych państw stosowanie jakichś twardych środków analogicznych mogło być zagrożone pozbawieniem wolności. Tu jak najbardziej nie. Natomiast powiedziałem, sam konstruowanie też tego prawa, no tu trzeba być bardzo wrażliwym i bardzo dobrze mieć to prawo skonstruowane, bo ten system jest niesamowicie skomplikowany. A na liście substancji zakazanych mamy setki substancji, ich pochodnych, więc proszę sobie wyobrazić rozgraniczenie tego wszystkiego, wrzucenie to w pewne ramy prawne, za co powinno się, karać więzieniem, za co nie, no jest absolutnie niesamowicie skomplikowane. To chciałem wrócić do tematu Kamiły Wałujewej. Ja posłużę się tutaj notatkami, dlatego, że ona została przyłapana na igrzyskach w Pekinie, mając w organizmie trimetaz... Przeczytam jeszcze raz. Trimetazydyny. Trudne Trimetazydyne. słowo. Natomiast mniej więcej pamiętam jej linię obrony, że tłumaczyła, że niechcący wzięła jakąś substancję na serce dla dziadka, która właśnie zawierała między innymi ten element w tym specyfiku. Natomiast 26-29 września ta sprawa będzie rozstrzygnięta. Będzie rozstrzygała się przed y, Trybunałem Arbitrażowym. Będzie w tak zwany hearing, czyli posiedzenie, czy, czy zapadnie finale decyzja tego nie wiem. Prawdopodobnie nie, więc nie liczmy na, na decyzję Kasu od razu te tego samego dnia, bo to jest tylko. Przepraszam, posiedzenie. No i tu niestety muszę dotknąć tego wątku, o którym wcześniej mówiłem. To jest, my tu jesteśmy stroną jako agencja. Odwołaliśmy się od tej decyzji. Nie zgodziliśmy się z decyzjami panelu dyscyplinarnego RUSADA. Przed nami posiedzenie, przed kasem, z wielkimi dowodami. Będziemy jakby żądać, my jako Łada oczekujemy... Czteroletniej dyskwalifikacji. Tak jest i anulowania wyników. Więc tutaj proszę mi wybaczyć, ja nie będę wchodził w szczegóły tej sprawy. Nasze stanowisko jest bardzo jasne, natomiast analizowanie poszczególne, jak ta sprawa wyglądała, jaka jest nasza, nasza opinia, to jest pewnie troszeczkę ujawnianiem naszej, naszej linii prezentowania tego, tej sprawy przed Trybunałem Adbieratywnym w Lozanie, więc te pewne ramy prawne też mi w jakiś sposób blokują i nie wynika to z tego, że ja chcę teraz uniknąć odpowiedzi na to pytanie, tylko po prostu muszę brać pod uwagę dobro tej konkretnej sprawy i to, czego my oczekujemy od kasu, czego my żądamy, jakich sankcji. Przypomnijmy tylko słuchaczom i widzą, że sprawa dotyczy łyżwiarki figurowej, która miała 15 lat, gdy, gdy e, drużynowo została mistrzynią olimpijską i wówczas e, już było wiadomo, że e, kilka miesięcy wcześniej została przyłapana na dopingu. Natomiast później to czwarte miejsce indywidualnie na tychże igrzyskach medal nie został jej wręczony, ale później m.in. Władimir Putin. Bardzo gratulował jej tego, tego wyniku, ale też w ogóle sama Rusada, czyli, yy, czyli jak my mamy Poladę, to, to w Rosji jest oczywiście Rusada, czyli Rosyjska Agencja Antydopingowa. Yy, macie jako Łada problem z Rusadą? znaczy generalnie my nie mamy zaufania do syst rosyjskiego systemu antydopingowego, to ja o tym mówiłem wielokrotnie. Rusada pozostaje w statusie tak zwanym non-compliant, czyli niezgodności z kodeksem antydopingowym. Można powiedzieć, że jest jakby podlega sankcjom Łady, tak? My mamy nad nimi jurysdykcję cały czas, oni funkcjonują, oni przeprowadzają testy antydopingowe, ale nie są częścią, powiedzmy sobie, systemu, czyli nie mają tego statusu tak zwanego compliant, czyli zgodności z kodeksem. E, analizujemy, jak ta, jak ta sytuacja tam wygląda. Mamy nad nimi jurysdykcję, natomiast na dzisiaj żeby móc przywrócić Rusadę w pewnym momencie do systemu, musimy być przekonani i to jest też zgodnie z decyzją Kasu, która przecież KAS nałożył sankcje na, na, na Rusadę jakiś czas temu, że ten system funkcjonuje w sposób niezależny od, od rządu, od wszelkiego rodzaju władz w Rosji. Żeby to sprawdzić, trzeba też móc przeprowadzić tam audyt, być tam na miejscu, przeanalizować to. Na dzisiaj z różnych względów, także sytuacji tej wojenne i nie jesteśmy w stanie tego audytu przeprowadzić i nie ma też z, jakby takiej woli na razie z naszej strony, więc Rusada pozostaje w, w systemie w, o tym samym statusie, czyli non-compliant. Rusada oczywiście została wykluczona, dlatego, że masowo manipulowała próbkami. Wiemy też, że na początku zostali wykluczeni do 2022 roku. Zawodnicy nie mogli startować pod flagą rosyjską mhm. i zostali wykluczeni właśnie między innymi z najważniejszych imprez jak Igrzyska mhm. Olimpijskie i i innego rodzaju, międzynarodowe. Imprezy. Natomiast chciałem zapytać też trochę w odniesieniu do tego, jak to będzie miało się w kontekście Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, bo też trwa dyskusja. Pan przez 4 lata był ministrem sportu. Jak pan spogląda na to, co chociażby w dniu, w którym rozmawiamy, kilkanaście godzin wcześniej, chociażby Światowa Federacja Pływacka dopuściła zawodników z Rosji i z Białorusi, że będą mogli brać udział w zawodach? Pana zdanie, jakie jest twarde? Rosyjscy i białoruscy sportowcy. Powinni móc wystartować nawet pod neutralnymi flagami na igrzyskach olimpijskich w Paryżu? Dzisiaj jestem jako minister sportu i turystyki, dzisiaj jestem jako szef światowej agencji antydopingowej, której podlega około 200 państw. Ta, ta sprawa, my jakby jako Łada mamy bardzo czytelne stanowisko, jeśli chodzi o rusadę, o rosyjski system antydopingowy, bardzo twarde i czytelne. Natomiast jeśli chodzi o uczestnictwo poszczególnych zawodników, w jakiejś formie neutralnej, jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie, no to my tutaj nie zawieramy stanowiska, bo to nie jest jakby zupełnie nasz, nasz temat, nasza. Nasza jurysdykcja. Zaakceptujemy decyzję, jakokolwiek ona będzie. A gdyby była na tak, to podobałaby się panu? To nie jest kwestia tego, czy mi się to podobało. Ja muszę to po prostu w jakiś sposób zaakceptować i, i, i zważywszy na to, że mamy, mamy jakby naszej jurysdykcji podlega się a tak jak powiedziałem, 700 sygnatariuszy kodeksu włączając w tym w tym 200 państw. Finalna decyzja według mojej wiedzy dotycząca Paryża zapadnie na na sesji MKOL w Mumbaiu w Indiach w październiku, czyli już 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 za niedługo będziemy wiedzieli. Tomasz Bach czyli, trzeba... czyli szef MKOL niestety daje pewnego rodzaju sygnały, które e, można odczytywać w sposób jasny. Zobaczymy jaka będzie ostateczna decyzja. Część federacji dopuści e, dopuszcza w formie Neutralnej. Wczoraj Międzynarodowa Federacja Półwacka opublikowała wytyczne, które są, jak się na to spojrzy, można powiedzieć bardzo restrykcyjne. Myślę, że zawężają do bardzo wąskiej grupy możliwości wąskiej grupy Między startu. innymi sprzeciwianie się wojnie na Ukrainie. To jedno. Brak możliwości bycia członkiem armii czy, czy pracy dla armii, jakiekolwiek formułowanie wsparcia w social mediach tak. dotyczące wojny czy jakiekolwiek symbolika absolutnie wyklucza. A oprócz tego. Tego, co rzuciłem okiem, bo to tak na, na, na szybko to brak jakiejkolwiek możliwości wypowiadania się w mediach w trakcie mistrzostw, brak jakiejkolwiek aktywności w social mediach dla tej grupy neutralnych sportowców. Więc te, 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 te warunki są jeszcze można być bardziej, bardziej restrykcyjne. I wydaje mi się, że w jakiś sposób y, trzeba się przygotować na to, że na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu jakaś wąska grupa sportowców, tych neutralnych sportowców pod wąskimi, pod bardzo takimi restrykcyjnymi warunkami wystartuje. I, i tyle. Z... Macie kupę pracy przed tym, co będzie działo się w Paryżu, bo po pierwsze, to będą trochę e, pierwsze, znaczy trochę, mam nadzieję, że w pełni, ale takie... Prawdziwe igrzyska pod względem obecności kibiców, że to będzie wielkie święto, będzie mnóstwo ludzi, ale też już widać chociażby po lekkoetetycznych mistrzostwach świata, że poziom też sportowy powinien być e, dobry. Ale jako Łada będziecie czuwać nad tym, żeby wszystko było z duchem czystego sportu. Jak przygotować się e, od strony tego, mhm. żeby wyłapywać oszustów e, i, i czy to jest proces? który trwa tygodnie, miesiące, lata, żeby przygotować się do tego, co będzie w Paryżu? Czy znaczy, też żeby było jasne, Światowa Agencja antydopingowa nasza rola podczas wszystkich Igrzysk Olimpijskich polega nad, nad, nadzorem nad systemem antydopingowym. Za to odpowiada ITA, to jest wyspecjalizow wyspecjalizowana agencja podlegająca jurysdykcji MKOL-u, współpracująca z MKOL-em, która zajmuje się testowaniem zawodników. Plus francuska agencja, która będzie im pomagać, więc oni będą operacyjnie testować zawodników, przygotować program testów przed Igrzyskami w trakcie Igrzysk. My jakby, naszą Zadaniem będzie mieli tam zespół niezależnych obserwatorów, będzie nadzorowanie, na ile ten, ten proces przebiega z regułami ŁADY, czyli będziemy po prostu ich wszystkich kontrolować, ale kontrolować tych, którzy kontrolują. Bo my jako ŁADA nie kontrolujemy zawodników. I to jest nasza rola. Będziemy mieli tam oczywiście też akcje promocyjne dla sportowców i tak dalej, promujące czysty sport, więc to jest nasze zadanie. Więc ciężar tak naprawdę z z tego, jak, ten, jak te badania będą wyglądać, spada na organizatorów Igrzysk Olimpijskich, czyli MKOL, Wespół z. Z, z gospodarzami, czyli z Francuzami. Więc to jest nasze zadanie. Oczywiście my nadzorujemy, pomagamy, przygotowujemy cały też wespół z nimi, czy doradzamy im, w jaki sposób te testy powinny wyglądać. Wiem, że też taką furorę robi metoda tej suchej krwi, chociażby jeśli chodzi o badanie sportowców. Jakieś jeszcze innego rodzaju nowinki? Jakoś poszliście do przodu, żeby szybciej, bardziej precyzyjnie namierzać tych oszustów, żeby nikt komu nawet gdzieś tam myśli się nie wiem, myśli krążą po, po głowie, żeby oszukać, żeby pokombinować, bo właśnie to się wypłucze albo nie zostanie na przyłapane. Paszport biologiczny to fantastyczne narzędzie do analizowania zachowania organizmu y, zawodnika, czy gdzieś tam nie dochodzi do jakiejś manipulacji, używania środków dopingujących i na podstawie tych wyników też można skazywać zawodnika. Y, y, myślimy cały czas, w jaki sposób wykorzystać sztuczną inteligencję, do tego przecież mamy ogromne bazy danych, tak? W jaki sposób też tutaj sztuczna inteligencja mogłaby się przysłużyć do tego, żeby wykrywać jakieś podejrzane zachowania. Zachowania. Śledztwa, o których, o których warto wspomnieć, tego nie było. W 2016 roku dopiero Łada otrzymała narzędzia formalno-prawne do prowadzenia śledztw. Dzisiaj współpracujemy z Interpolem, z Europolem, z, ze służbami poszczególnych państw. Dzięki naszym informatorom e, we współpracy ze służbami byliśmy w, w stanie ostatnio wykryć nielegalne laboratoria. To była duża akcja we współpracy i z Poladą, i z, z pos, służbami poszczególnych państw, ale w wielu innych państwach współpracujemy z Interpolem, z Europolem. Wie pan, taki jeden, jeden case, jeden przypadek, że około 10 ton, blisko 10 ton nielegalnych sterydów anabolicznych zostało wykryte we współpracy ze, ze służbami dzięki naszej, naszym, naszym informacjom. Kolejne bardzo duże akcje, mogę powiedzieć, się szykują w najbliższych miesiącach. To są oczywiście tajne operacje, w których my też uczestniczymy, ale które pokazują, że po prostu zrobiliśmy absolutnie gigantyczny skok. No, kilka lat temu, jakbyś powiedział, jakbyśmy powiedzieli, że nie wiem, antydoping to też jest współpraca ze służbami i e, likwidowanie nielegalnych laboratoriów. Czy tej siatki tych nielegalnych dealerów, którzy handlują czy, czy, czy szmuglują nielegalne środki dopingujące, to byśmy się uśmiechnęli. A dzisiaj tak, tak to wygląda. My współpracujemy, to są, to są śledztwa naprawdę na. Na wysokim poziomie i dzisiaj prowadzimy na terenie całej Europy jako ŁADA. Dostaliśmy na to zresztą grant ze, ze strony Unii Europejskiej, trening dla, dla przedstawicieli Narodowej Agencji Antydopingowych, łącząc ich ze służbami z, z ich poszczególnych państw, zachęcając do współpracy, czyli tworząc taki network między nimi. W 2025 roku, z końcówką właściwie, 2024, przechodzimy z tym projektem na teren Azji. Chcemy wy, wy, wyszkolić, wytrenować śledczych w wielu państwach na całym świecie i zachęcić ich do współpracy ze służbami, czyli połączyć, Połączyć siły i już dzisiaj, dzięki tym, tym operacjom, dzięki te, temu treningowi, temu grantowi z Unii Europejskiej, jesteśmy, prowadzimy kilkadziesiąt operacji, nadzorujemy jako Łada we współpracy ze służbami na terenie Europy. Kilkadziesiąt. Jeżeli dobrze pamiętam, to za pana kadencji właśnie podpisana też ta umowa o współpracy, o współpracy z Europolem. I tak pomyślałem sobie, że kiedy jest ktoś przyłapany na dopingu, to może być głośne nazwisko, a może niekoniecznie, to pan się cieszy czy smuci? Bardzo dobre pytanie, bo y, można tu mówić o podwójnych uczuciach. Ja, ja z jednej strony, powiem szczerze, ja, y, czy cieszę się, mam satysfakcję, że system działa, tak? Że system działa, że to jest tak, że, że dany zawodnik został złapany, czy, 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 czy który zdecydował się oszukiwać. No ale z jednej strony, z punktu widzenia takiego fana sportu, to no, zawsze smutne, prawda? No, że ktoś, ktoś komu, komu młodzi ludzie wierzą, że zdobywa te medale, czy wygrywa mecze w sposób uczciwy, oszukiwał. Więc to, to są takie, to jest podwójne uczucie. Nie można mówić tutaj o o wielkiej satysfakcji, ale, ale ja to często powtarzam koleżankom, kolegom z systemu antydopingowego. Słuchajcie, no złapaliście tego zawodnika, powinniście się troszeczkę cieszyć, bo to pokazuje, że wasza praca ma sens i jesteście w stanie eliminować oszustów ze sportu. A za pana kadencji y, był jakikolwiek przypadek, o którym pan wie, bo też y, może, może nie ma, y, nie, nie, nie o wszystkich przypadkach, może, może pan akurat, y, nie wiem, w tym momencie sobie przypomni, natomiast y, chodzi mi o to, czy zawodnik na przykład powiedział, tak, brałem, byłem oszustem. Czy każdy brnie w tę narrację, że jestem niewinny, że udowodnię, że potem próbka B y, to wszystko pokaże, że ja przecież byłem uczciwy, to jest tylko i wyłącznie dziwny zbieg okoliczności. Bardzo, bardzo dobre pytanie właściwie. No, chyba na palcach jednej ręki można takie przypadki policzyć, że, że ktoś. To się bił w piersi. Tak, że ktoś powiedział, no nie, no wziąłem, no przepraszam. Naprawdę zazwyczaj w zdecydowanie większej przyjści przypadków, powiedziałbym, przytłaczającej. Każdy jest niewinny, wykorzystuje się prawników, kruczki prawne bronić, żeby bronić siebie i tak. I tak naprawdę zgodnie z przepisami prawa, dany zawodnik ma prawo do tego. Aczkolwiek, takich, takiej pokuty czy przyznania się do winy, no to. Oje, dobre pytanie, nie przypominam sobie, autentycznie sobie nie przypominam dzisiaj żadnego przypadku takiego sportowca, który automatycznie po, po złapaniu go na stosowanie środków dopingujących wychodzi mówi nie no dobra no stosowałem taka jest prawda to jak z tym permanentnym kłamcą że skłamał jak już powiedział dzień dobry ale że oszłości często znaczy często prawie zawsze praktycznie e, brną praktycznie zawsze w dalej w narrację Dokładnie, do samego końca do samego końca więc, no, więc ja mam duży dystans do nabrałem dużego dystansu też do sportu do tych którzy do tych takich ale przypadków nieufnie trochę pan podchodzi do trochę tego ta, co się dzieje trochę tak trochę nieufnie aczkolwiek to nie jest tak że jestem teraz nieufny wobec wszystkich sportowców, bo ja wierzę głęboko, że w zdecydowanej większości sport jest czysty, że, że sportowcy nie oszukują i, i ten system jest coraz bardziej ciaśniejszy, coraz trudniejszy, żeby go ominąć. On nie jest perfekcyjny oczywiście, aczkolwiek, aczkolwiek coraz trudniej jest oszukiwać i, i, i coraz trudniej jest właśnie e, e, nie być złapanym. Aczkolwiek no, no, to jest tak, bo, e, e, nie jesteśmy w stanie, i to też często odpowiada na pytanie, czy nie powinno się wykrywać więcej tych przypadków. Czy to ma sens w ogóle, to co wy robicie? No, równie dobrze można powiedzieć, czy ma sens funkcjonowanie, nie wiem, policji, czy prokuratury. Każdego dnia popełniane są wykroczenia, przestępstwa ktoś oszukuje i w zdecydowanej większości to są przestępstwa, czy wykroczenia, czy oszustwa, które nigdy nie ujrzą światła dziennego, bo nie wiem, bo nie, bo tak to funkcjonuje. Policja, czy prokuratura nie jest w stanie złapać każdego złodzieja, każdego oszusta na całym, na całym świecie. To są pewnie małe procentowe przypadki. Więc czy to, czy to oznacza, że, że te służby nie powinny funkcjonować? No absolutnie nie. I one funkcjonują lepiej niż w przeszłości, prawda? No bo dzięki metodom wykrywania i tak dalej, tak dalej, jesteśmy w stanie łapać przestępców. Więc to samo jest w, w środowisku dopingu w środowisku sportowym. Jeśli mi pan spyta, czy, wy, czy jesteśmy w stanie wykluczyć wszystkich sportowców, dopingowiczów ze świata sportu, którzy oszukują, no nie, absolutnie nie, bo to nawet fizycznie nie będzie możliwe. Tak, Ale poprzez celowane kontrole, poprzez Metody wywiadowcze, poprzez współpracę ze służbami, czegoś, czego nie było wcześniej, poprzez nasze platformy, gdzie zachęcamy nasza, choćby platforma Speak Up, zachęcamy tych, do, którzy mają wiedzę o naruszeniach przepisów antydopingowych, żeby w sposób dostarczyć te informacje, zapewniamy pełną anonimowość, pełne bezpieczeństwo. Ta, ta platforma funkcjonuje już długi czas i jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby dane tego, który dostarczył informacji, były w jakiś sposób ujawnione, czy, czy narażalibyśmy na bezpieczeństwo. Śledztwo i wielki skandal, który wykryliśmy w Rosji, manipulacje w laboratorium rosyjskim, też zaczęły się od informatorów, prawda? Też zaczęły się od nas, od Światowej Agencji Antydopingowej. I wiele innych śledztw, wiele innych informacji, które dostajemy, oczywiście nasz Departament Śledczy analizuje pod kątem wiarygodności i decydujemy się wtedy, czy, czy rozpoczynać śledztwo, czy, czy to jest może jakieś tam, powiedzmy sobie, fake news, czy, 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 czy jakieś. Oszczerstwo. A próbka B to jest często grana alibi, żeby zyskać trochę więcej czasu, by przygotować swoją linię obrony? Pytam z punktu widzenia słuchaczy i widzów, dlatego że ja naprawdę nie przypominam sobie też... Sytuacji, w której próbka B wykluczyłaby próbkę A. Pewnie na milion przypadków to jest jakiś Były promil. takie przypadki były być może m, e, niewielka, bo czasami jest tak, że w zależności od substancji, ta substancja może być w absolutnie niewielkim ilości w, organizmu, w organizmie gdzieś tam, po jakimś czasie ona znika, więc, ale okej, okay, generalnie rzecz biorąc, bardzo rzadko, bardzo rzadko by zdarzyło się, żeby nie wiem, przy, że próbka B jest inna od próbki A. To są no, naprawdę, tak Pan powiedział, bardzo rzadkie przypadki, aczkolwiek naukowo nie niemożliwe. Ale, ale bardzo rzadko. Zmartwiony jest Pan jako były minister sportu, teraz pytam tym, że tylko dwa medale na lekkoatletycznych mistrzostwach świata, bo dwa srebra, dużo kontuzji, dużo wyników poniżej oczekiwań. Pytam z punktu widzenia tego, że licząc, że wszyscy dojdą do formy, to jednak trochę krucho pod kątem tego, żeby powtórzyć sukces z Tokio, gdzie dziewięć medali w lekkiej atletyce. No tak w Paryżu oczywiście. Tutaj. Takie momenty przychodzą, tak? To jest tak, że no Lekotytka zawsze będzie bliska mojemu sercu. Sukces Tokio był bywałem sukcesem. Wiele, wiele włożono wysiłku i nakładów finansowych, żeby nasza polska Lekotytka znalazła się na tak bardzo dużym, w bardzo wysokim poziomie. Czy to jest kryzys? Ja bym się wstrzymał z tym jeszcze. No, to jest rok, rok przed Igrzyskami Olimpijskimi. To jest dobry moment też na pewnego rodzaju eksperymenty treningowe, czy też na wyleczenie kontuzji, tak? Więc... więc... Poglądajmy jeszcze z, powiedzmy sobie z optymizmem w kontekście Paryża. Nie odsądzajmy nikogo od wiary, i wiary. Tak? Wierzmy w naszych sportowców. Ja zawsze tak, tak robiłem, no bo wiadomo, no różne okoliczności są też i też nie można generalizować, że nie wiem, teraz nakszana Królowa Sportu znalazła, znalazła się w kryzysie po, po tym, że gdzieś te mistrzostwa nie, nie, nie przebiegły tak jak, tak, jak powinny, tak, tak jak oczekiwaliśmy. Bywa, że kiedy ma pan odrobinę tego prywatnego czasu, to pojawia się chociażby na meczach, na, na różnych imprezach sportowych. Też jak Legia walczyła teraz w kwalifikacjach do europejskich pucharów, to też widziałem, że, że miał pan okazję się pojawić. Ale to bardziej odbitka do tego, że przed polską reprezentacją mecze z Wyspami Owczymi i Albanią zaniepokoił pana wywiad Roberta Lewandowskiego. I jak go pan odczytuje? Czy to chęć wstrząśnienia... Szatniał czy taki trochę łabędzi śpiew, że jak nie teraz to kiedy? Ja troszeczkę uniknę odpowiedzi na to pytanie z, z wielu przyczyn. Ja, znaczy ja przede wszystkim mam wielki szacunek do Roberta Lewandowskiego i, i myślę, że to jest piłkarz, który jest naprawdę wielkim piłkarzem i bezdyskusyjnie I, i jeśli podjął decyzję o takim wywiadzie, to jest jego decyzja i ja nie chciałbym zajmować tu jakiegokolwiek stanowiska, bo, bo nie chciałbym, żeby to było w jakiś sposób odebrane tak, a nie inaczej. To jest, to jest sportowiec o wielkich zasługach, o Myślę, że, że i, i należy mu się wielki szacunek za to, za to, co zrobił dla polskiej piłki. A reprezentacji Polski przydałby się lub przyda zimny prysznic? No zobaczymy, jak będą kolejne mecze wyglądały. Na pewno ten mecz z Mołdawią, no to nie, nie, no nie, nie ma co mówić. No to, była, to, był, to był potężny szok dla nas, dla nas wszystkich, więc no teraz już nie ma wyjścia. No piłkarze muszą po prostu wygrywać, wygrywać mecze i, i, i wierzę, że tutaj trener reprezentacji znajdzie sposób na to, żeby, żeby chłopaków zmobilizować i dostarczą nam jeszcze mnóstwo emocji. Te eliminacje nie są przegrane, ale teraz po prostu trzeba zacząć, je, zacząć te mecze wygrywać bez dwóch zdań. To panie prezesie na koniec. Chciałem, żeby pan... Może pan się pochwalić, jeżeli y, coś dobrego albo coś wielkiego udało się zrobić za kadencji szefa siatowej agencji antydopingowej, to jest ten czas, żeby o tym opowiedzieć, ale też zdradzić ewentualnie, co Pan planuje, czy w trakcie tej drugiej kadencji, czy też trzeciej, o ile pan będzie decydował się na to, żeby ubiegać się o głos? To tak w telegraficznym skrócie. No przede wszystkim zwiększenie, ogromne zwiększenie nakładów na antydoping. Ja rozpoczynałem z budżetem około 36 milionów dolarów. Łady teraz jest ponad 50 milionów dolarów. Mamy pierwszych sponsorów. Niebawem to mogę zdradzić, będzie podpisany bardzo duży kontrakt sponsorski z jedną z dużych firm e, e, i te pieniądze będą jakby wykorzystywane na, na, na antydoping. Czyli otworzą w ogóle nowe drzwi. Nigdy wcześniej Łada nie miała sponsorów, nie miała prywatnych firm, których zechciałyby wspierać politykę antydopingową czy nasze różnego rodzaju akcje. Więc to był game changer. E, śledztwa, co o czym wspomniałem. Ja jestem dumny z tej całej współpracy ze, 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 ze służbami. To jest fascynujące, jak się wgłębiam w to, w jaki sposób my teraz funkcjonujemy w kontekście śledztw. Jakie mamy możliwości dzięki współpracy z dużymi graczami, bo przecież Łada nie ma narzędzi śledczych jako takich, tych, które mają służby specjalne, umówmy się. E, ale, ale mamy naprawdę bardzo dobry zespół. Nauka, która idzie do przodu, inwestycje, inwestycje w naukę, to, to jest też coś, co jest niesamowicie ważne. Wspomniał pan metodę suchej krwi, ja mówię o sztucznej inteligencji, o tym, co, w jakim kierunku będziemy, chciemy, chcemy podążać. E, e, reforma całego zarządzania. To nie jest temat, który przyciągał jakąś uwagę mediów czy kibiców, bo to są kwestie, powiedzmy sobie, techniczne, strukturalne, które nam pozwalają funkcjonować efektywnie we współpracy z tymi naszymi wszystkimi, jak to się mówi, stakeholdersami. Więc to była największa reforma w ogóle w historii Łady, która w ostatnim czasie, czyli zwiększenie, e, e, czyli reforma zarządu, komitetu wygnowczego, metod funkcjonowania, metod pracy naszych pracowników. To, to jest kolejna kwestia. Co przed nami? Edukacja. Edukacja to jest coś, co też kilka lat temu nie było. My byliśmy postrzegani jako taki, powiedzmy sobie, Policjant, prokurator, chcemy trochę też zmienić postrzeganie antydopingu, że, inny, że jakby znaleźć też balans między karaniem i wyrzucaniem ze sportu, a edukowaniem i prezentowaniem tych pozytywnych wartości, czy taką prewencją. Mówieniem młodych, młodym ludziom, jak wygląda, żeby uniknąć jakichś wpadek dopingowych. Więc ta edukacja to jest przyszłość też antydopingu. Mamy tu platformy edukacyjne, mamy treningi na naszej platformie Adel, gdzie można się zalogować. Treningi dla dziennikarzy, dla sportowców, dla rodziców, dla młodych ludzi, kursy w, w Ogromnej liczbie języków, gdzie można przejść przez kurs, uzyskać certyfikat, poznać procedury antydopingowe, można się wyedukować tak naprawdę w temacie, w temacie antydopingu. Więc to jest też ogromna zmiana i ta platforma funkcjonuje od pewnego czasu, nie, nie, nie jakoś wiele lat. Wciąż jednak, i to jest wyzwanie na kolejne lata, i to na, co chcę się, na czym chcę się fokusować, dlatego spotykam się z ogromną. Liczbą ministrów, czasami też głów państw poszczególnych poszczególnych państwach czy premierów. Zachęcam do inwestowania w politykę typingową, bo to jest wiarygodność danego kraju. Wciąż mamy Kraje, regiony, które, w których nie ma polityki antytopingowej na wysokim poziomie, a przynajmniej nawet i, nawet jej i brak, czy jakieś gdzieś tam pozory tej polityki antytopingowej, więc to jest nasza rola: pchać, zachęcać rządy do, do, do brania odpowiedzialności, budować wiarygodność poszczególnych państw właśnie w oparciu o politykę antytopingową. I to się też musi zmienić, żeby sportowcy mieli poczucie, z jakiego kraju, z jakiegokolwiek kraju są, że rywalizują na tych samych warunkach, tak? że ja podlegam takim samym regułom, mimo że podlegam, ale że one są realne, tak? Że ja podlegam. Reżimowi do, antydopingowemu, czyli testom, w taki sam sposób jak zawodnik z kraju, który, który dotychczas tego systemu nie miał tak należycie funkcjonującego, jakbyśmy oczekiwali. Warto rozmawiać, edukować o dopingu. Witold Bańka, szef organizacji antydopingowej, był moim i Państwa gościem. Dziękuję.